mówiąc o dobrych owocach, czy jest pan w stanie ostudzić emocje, jakie wzbudziła wypowiedź ministra Witolda Słowika, że naszej ukochanej, upragnionej sądyczanki nie będzie, a będzie jedynie przeprowadzony lifting, modernizacja tej drogi, która już jest w jej obecnym przebiegu? To była niezbyt szczęśliwa wypowiedź pana wiceministra, którego cenię, bo wiem, że jest zaangażowany w różne sądeckie tematy, między innymi kolejowe. Na pewnym etapie pilnował, czy też pilnuje projektu Podłęże Piekiełko. Natomiast jeśli chodzi o kwestię sądyczanki, to nie dysponował, tak powiem, pełnymi informacjami. Otóż rzeczywiście jest tak, że będzie robiona modernizacja tej drogi, po której obecnie jeździmy. I to będzie modernizacja, która znacznie skróci czas dojazdu do Nowego Sącza, do Brzeska. Natomiast jest też ogłoszone studium korytarzowe przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie badana jest alternatywna droga, bo ta droga właśnie szybka, ta droga ekspresowa. Jest ogłoszony przetarg, więc pan minister chyba nie do końca precyzyjnie się wyraził, ale ważne jest to, że mamy osobę, która interesuje się tymi sądeckimi tematami, mimo że nie pochodzi z Nowego Sącza czy Sądecczyzny, pilnuje ich i rzeczywiście, gdy kilka razy się z nim spotkałem na tematy sądeckie, to jest osobą bardzo życzliwą dla Sądecczyzny i jak z tego co wiem, jakby pilnuje sądeckich spraw. Natomiast jeśli chodzi o sądeczankę, to jego wypowiedź była nie dość precyzyjna, czy też być może nadinterpretowana przez tutaj lokalne media. Czyli jeśli mamy się pokusić o taki jednoznaczny przekaz, tym razem konkretny, rozumiem, że ta modernizacja jest rozwiązaniem tymczasowym i nie wyklucza planów nad budową sądeczanki. Zdecydowanie tak. No, modernizacja to jest coś, co jesteśmy w stanie jakby w ciągu najbliższych kilku lat przeprowadzić. I tutaj jest determinacja rządu i pana ministra Adamczyka, żeby to zrobić. Natomiast przetarg na studium korytarzowe ma dokonać oceny i analizy możliwości budowy drogi ekspresowej. To jest jakby rzecz, która się nie wyklucza. Ta rzecz nie wyklucza modernizacji, ani modernizacja nie wyklucza budowy ekspresowej. Ale też musimy pamiętać i też jakby bądźmy uczciwi, że naprawdę na bardzo dobrej ścieżce jest projekt kolejowy. Są zabezpieczone środki na wykup gruntów, to jest 300 milionów złotych. Rząd złożył wniosek do Komisji Europejskiej o dofinansowanie tego projektu kolejowego. Także naprawdę w ciągu tego roku przeszliśmy, że tak powiem, lata świetlne, jeśli chodzi o te dwie inwestycje. I to jest ciężka praca i efekt zaangażowania wszystkich parlamentarzystów, podkreślam to, bo każdy z nas na różnym poziomie pyta, dopytuje, chodzi, dzwoni, nęka tych różnych decydentów w Warszawie. Jestem przekonany, że za jakiś czas, no, gdy minister Adamczyk przyjedzie, ogłosi pewne ważne decyzje dla regionu, ale na razie jesteśmy na etapie tych procedur, które są długie, uciążliwe i czasochłonne. Zawsze sądeczan nurtuje pytanie, dlaczego takie długie, bo na przykład wszelkie dokumentacje tego typu, jak te dotyczące sądeczanki, wykonuje się przez parę lat. Nie da się tego procesu skrócić. To jest też tak, że w ciągu ostatnich 8 lat tak naprawdę nic nie zostało zrobione. Platforma Obywatelska przed wyborami tymi parlamentarnymi, które przegrała, wpisała 200% inwestycji na listy krajowe, tak? W sytuacji, gdy pokrycie było na 100, czyli wpisano ponad 100% więcej inwestycji, nie mając na nie pokrycia realnego. I teraz, gdy przyszedł nowy rząd, przecież nowi ministrowie musieli przeprowadzić audyt tych wszystkich projektów i okazało się, że na wiele z nich po prostu nie ma dokumentacji. Platforma, idąc do wyborów, obiecywała wszystko wszystkim, wybory przegrała, okazało się, że umownie mówiąc, te szuflady są puste, że nie ma tych projektów, procedury nie zostały uruchomione. Oni to oczywiście przyjeżdżali, obiecywali, że budują, że tam zamierzają, ale w Warszawie żadnej decyzji nie podejmowali faktycznie. A teraz jest odwrotnie, bo my w tym momencie rzeczywiście bardzo intensywnie pracujemy nad tym, żeby te wszystkie procedury popychać i żeby one szły jak najszybciej. Ale nie odpowiedział mi pan na clou pytania. Dlaczego te procedury muszą tak długo trwać? Czy to nie jest tak, że skoro rząd chce wprowadzić program zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju, to w tym momencie też powinien zabezpieczyć mechanizm,
na przyspieszenie procedur w tych dziedzinach, które pozwolą zniwelować te różnice między metropoliami, a tymi dotychczas po macoszemu traktowanymi regionami. Pełna zgoda, zresztą na tym polega różnica pomiędzy naszym rządem a rządem poprzednim, że chcemy zrównoważonego rozwoju kraju. Chcemy, żeby ściana wschodnia, ściana południowa rozwijała się równie dynamicznie jak metropolie, żeby te wszystkie środki nie szły tylko i wyłącznie w duże miasta, bo one i tak już odskoczyły od pozostałej części kraju. No ale teraz proszę pamiętać, że rządzimy dopiero rok. Przez pierwsze pół roku trzeba przeprowadzić audyt tego, co się dzieje w tych ministerstwach, w poszczególnych urzędach. I tak naprawdę od kilku dobrych miesięcy weszliśmy w takie intensywne prace nad wszystkimi tymi projektami i inwestycjami. I naprawdę nie zasypujemy gruszek w popiele, gdzie się da, będziemy te procedury skracać. Zresztą nawet jutro też chcę zaprosić na panel, gdzie będzie także minister Słowik brał w nim udział, także szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie także ich będę chciał o to zapytać, co możemy zrobić, żeby te inwestycje szybciej przebiegały, żeby ta papierkologia była krótsza. I mam nadzieję, że padną deklaracje, padną zobowiązania, a za rok znowu jest forum i wtedy będziemy tych ministrów, wiceministrów rozliczać z ich obietnic.